Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 33. Spotkanie z Ezawem jest głównym zagadnieniem, które jest omawiane w 33 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej. Jakże bezpodstawne były obawy Jakuba i jak bezużyteczne wszystkie jego plany. Pomimo że na skutek walki z Bogiem miał zwichnięty staw biodrowy, nie zamierzał zaprzestać obmyślania swoich planów. A gdy Jakub podniósł oczy swoje, zobaczył, że Ezaf nadchodzi, a z nim czterystu mężów. Rozdzielił więc dzieci pomiędzy Leę, Rachelę i dwie służące. Na przedzie ustawił służące wraz z ich dziećmi, Leę z jej dziećmi za nimi, Rachelę zaś z Józefem na końcu. Tak czytamy w pierwszej księdze mojżeszowej, 33 wersety: od 1 do 2. Te przygotowania udowadniają, że Jakub nie wyzbył się swoich obaw, wciąż bał się zemsty Ezawa. W scenie tej widzimy Jakuba jak naraża na największe niebezpieczeństwo tych, na których najmniej mu zależało niepojęte głębie zepsutego ludzkiego serca. Gdyby Jakub naprawdę opierał się na Bogu, nie bałby się, że on i jego rodzina zostaną doszczętnie wyniszczeni. Niestety, sami wiemy z własnego doświadczenia, jakże ciężko przychodzi naszym sercom, by z prostotą i w cichym zaufaniu polegać na nieustannie obecnym, wszechmogącym i nieskończenie miłosiernym Bogu. Bóg Pokazuje nam tutaj, jakże zbytecznym jest nasz niepokój. Ezaf wybiegł naprzeciw niego i objął go, rzucił mu się na szyję i ucałował go, i rozpłakali się. Pierwsza Księga Mojżeszowa 33 rozdział werset 4. Dar Jakuba był zupełnie zbędny, a jego plan daremny. To Bóg zjednał Ezawa, jak już wcześniej przejednał Labana. Bóg znajduje radość w zawstydzaniu bojaźliwych i niedowierzających serc i rozwiewaniu wszelkich obaw. Zamiast nadziać się na miecz Ezawa. Zamiast paść ofiarą Ezawa, Jakub znajduje otwarte ramiona i pocałunki swego brata, zamiast walczyć przeciw sobie, wylewają łzy. Oto, drogi Boże, któż z nas nie chciałby uczcić Boga przez pełne Mu zaufanie? Skąd to się bierze, że mimo wszelkich dowodów Bożej wierności jesteśmy tak szybko gotowi, by w każdej nowej sytuacji powątpiewać i martwić się i wyrażać obawy. Stąd, że nie znamy dość Boga. Pogódź się z Nim i zawrzyj z Nim pokój. W ten sposób poprawisz swoją dolę. Mówi księga Joba, 22 rozdział, 21 werset. Dotyczy to zarówno niewierzącego, jak i dziecka Bożego. Prawdziwe poznanie Boga, autentyczna znajomość z Nim to życie i pokój, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Tak mówi Ewangelia według Jana, 17, rozdział, werset 3. Im bardziej zażyła jest nasza więź z Bogiem, im lepiej go znamy, tym głębszy jest również nasz pokój i tym bardziej jesteśmy w stanie unieść się ponad wszelką zależność od naszej upadłej natury. Bóg jest skałą i jedyne co my musimy zrobić, to zrzucić na niego cały nasz ciężar, by przeżyć, że ma moc i gotów jest nas podtrzymać. Jakub osiedla się w Sukot. W Sukot po tym objawieniu dobroci Bożej Jakub osiedlił się w Sukot. I na przekór zasadzie rządzącej życiem pielgrzyma zbudował sobie dom, jak gdyby tam była jego ojczyzna. Z pewnością Sukot nie było miejscem, które przeznaczył dla niego Bóg. Pan Bóg nie powiedział do niego Jam jest Bogiem z Sukot, lecz jam jest Bogiem z Betelu. Pierwsza Mojżeszowa, 31 rozdział, 13 werset. Jakub powinien był zatem obrać Betel, a nie Sukot za cel swojej podróży. Niestety, nasze serca częstokroć dają się zadowolić o wiele niższym stanowiskiem i o wiele mniejszym działem niż te, jakie Bóg chciałby nam w swojej dobroci dać. Następnie Jakub podróżuje dalej do Sychemu, gdzie kupuje pole, również i tu nie osiąga wyznaczonego mu przez Boga celu. Także nazwa, jaką daje zbudowanemu przez siebie ołtarzowi, świadczy o stanie jego duszy. Nazywa go Bóg jest Bogiem Izraela. Tak czytamy w pierwszej księdze mojżeszowej, w 33 rozdziale, 20 wersecie. Nazwa ta przedstawia bardzo ograniczony obraz Boga. Co prawda. Każdy z nas ma przywilej, by znać Boga jako swego Boga, ale lepiej jest znać Go również jako Pana całego domu, a samego siebie postrzegać jako Jego część. Wierzący ma przywilej, by uważać Chrystusa za swą głowę, ale jeszcze większym przywilejem jest rozpoznanie że jest on głową ciała kościoła, jak mówi nam list do kolosan, pierwszy rozdział, osiemnasty werset, a my członkami tego ciała.